Redakcję Arn.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. MacBooki z procesorem ARM. Media trąbią o tym od dobrego tygodnia. Trwają dywagacje, czy będzie lepszy niż procesor Intela, czy będzie gorszy, jakby chcieli tego antyfani sprzętu z jabłkiem. Apple bowiem zaprezentowało procesor ARM M1. Posiadać ma 8 rdzeni, w tym 4 bardziej wydajne i 4 bardziej energooszczędne. Do tego producent chwali się 5-nanometrowym procesem technologicznym oraz najwyższą wydajnością na rdzeniu pośród porównywalnych produktów. I mógłbym bardzo długo mówić o ilości tranzystorów czy sztucznej inteligencji, która ma wspomagać procesor w różnych procesach, ale baseline jest taki, że w tej chwili jest to potencjalnie najmocniejszy procesor ARM na rynku, a na pewno najmocniejszy wśród produktów Apple. Nie mamy na razie jak tego zmierzyć. W dodatku to procesor ARM, więc będą na nim natywnie działać wszelkie aplikacje dostępne do tej pory na iPady i iPhone. Czy to będzie najlepszy procesor wśród Maców? No, nie wiem. Wszystko, co zostało powiedziane w trakcie prezentacji, brzmi ciut zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. W dniu nagrywania tego materiału spływają dopiero pierwsze recenzje tego sprzętu od niezależnych dziennikarzy, dlatego z osądami na ten temat wstrzymamy się do przyszłego tygodnia. Jeżeli wówczas będzie to jeszcze kogokolwiek interesować. Podobnie jak z Radeonami, które od wczoraj można kupić w sklepach. Widziałem już parę materiałów na ten temat i jest mniej więcej tak, jak sądziłem. Większość testerów twierdzi, że wydajność pomiędzy kartami czerwonych i zielonych jest zbliżona, a potem Nvidia włącza DLSS i odjeżdża w siną dal. Myślę, że o nich też powiemy sobie coś więcej, jak będziemy mogli się zapoznać z większą ilością recenzji. Oby zatem nie okazały się wielkim rozczarowaniem. Jak nowy Xbox, kolekcjonerska wersja limitowana Habemus Papam z funkcją wyboru papieża. Dorime. Żartuję oczywiście, bo jak mogliście zobaczyć w naszej recenzji Xbox Series X, to świetny sprzęt. Ale trafiło się kilka felernych egzemplarzy. Konkretnie Xbox dymi. W momencie, w którym mówię te słowa, doszło do co najmniej 14 zwrotów akcji w tym temacie, więc omówmy sobie je pokrótce. Najpierw Arek Adamowicz na Twitterze zgłosił, że dymi mu Xbox. Microsoft powiedział, że zajmie się sprawą. Następnie ktoś wypuścił filmik, w którym wapuje, wpuszczając dym z e-papierosa u spodu, osiągając podobny efekt co u Arka. Efekt był taki, że wszyscy wzięli chłopaka za oszusta, wylało się na niego wiadro hejtu, zaczęły powstawać memiki, a Microsoft heheszkowo wydał oświadczenie, żeby nie wpuszczać dymu z wapownic do układu chłodzenia nowego Xboxa. I wszystko mogłoby się skończyć bardzo źle, gdyby na scenę nie wkroczył Kuba Klawiter, ubrany cały na biało, który oddał głos samemu zainteresowanemu i przywołał do porządku zarówno część naszych technologicznych mediów w Polsce, jak i Microsoft, który Arka przeprosił na Twitterze. Na chwilę obecną skrócić całą aferę można do tego, że w samej Polsce doszło do przynajmniej kilku podobnych przypadków, a Microsoft ostatecznie uznał sprawę, zapewniając, że Arek dostanie nową konsolę, a uszkodzona zostanie zabrana na badania. Czy zatem powinniście się bać, kupując nowego Xboxa Series X, że wasze pieniądze pójdą z dymem? No, z jednej strony raczej nie. Zgłoszenia póki co dotyczą jakiegoś marginalnego odsetka sprzedanych sprzętów, a nawet gdyby doszło do jakiegoś problemu, to jak widzimy, Microsoft jest gotów wymienić konsolę na nową. Natomiast przez zdrowy rozsądek raczej do wyjaśnienia sprawy nie zostawiałbym sprzętu podłączonego do prądu, gdy nie ma nas w domu, jak na wszelki wypadek. W tym wszystkim najlepsze jest to, że gdy za 10 lat będziemy z Archonem robić największe wpadki 9. generacji konsol, to mamy solidnego kandydata do pierwszego miejsca. A może to nie jest dym? Może to ta słynna wirusowa chmura, która unosi się według państwowych mediów nad protestującymi? A wy myślicie, że pokonanie globalnej pandemii jest takie łatwe? To jak jesteście tacy pewni, to może spróbujecie, ha? Wydaje mi się, że o grze Plague Incorporated już kiedyś wspominałem tutaj w kontekście pandemii, ale jeszcze raz przypomnę. Jest to niewielka, ale bardzo popularna gra indie, w której tworzymy naszego własnego wirusa. Czy bakterie, czy właściwie cokolwiek, co jest w stanie w sposób zakaźny przetrzebić ludzkość. Jest nawet tryb wampira. Generalnie bardzo polecam, świetna rzecz dla fanów dziwnych symulatorów i strategii. Natomiast ostatnia aktualizacja do gry wprowadziła
nowy tryb, który pozwoli nam postawić się w sytuacji w ludzi walczących z epidemią. Aktualizacja The Cure, czyli po prostu lekarstwo, wywraca zatem dotychczas nam dobrze znany gameplay na nicę. Od teraz zamiast zmieść ludzkość z powierzchni Ziemi, musimy ją bronić. Co więcej, nowy tryb nie jest wyłącznie inwencją twórczą deweloperów z Endemic Creations, ale powstał we współpracy ze specjalistami, w tym World Health Organization oraz Global Outbreak Alert and Response Network. Mimo to studio zaznacza, że nie jest to jakaś naukowa symulacja, ale bardziej narzędzie do nauki o tym, jak takie zjawiska jak pandemia i epidemia zachowują się oraz jak sobie z nimi radzić. Po urządzeniach mobilnych, pecety i konsole mają dostać swoje update'y już niedługo, a co jeszcze ważniejsze dla niektórych, twórcy zapowiedzieli, że dodatkowy tryb gry będzie darmowy do momentu, w którym obecna sytuacja wirusowa nie znajdzie się pod kontrolą. Lubię takie rewolucje w grach, gdyby tylko mogły one dotknąć tytułów najbliższych polskiej duszy. Herosy, Goticzek, Wiedźmin, skoki narciarskie? Wiadomo, że skoki narciarskie. Podejrzewam, że komputery w pracowniach informatycznych w ciągu ostatnich 10-15 lat poszły trochę do przodu, ale za moich czasów... mogły sobie pozwolić na uciągnięcie co najwyżej Icy Tower, CSa 1.6 czy właśnie niezwykle popularnego w naszym kraju Deluxe Ski Jumping. Od siedzenia w świetlicy i tłuczenia w 10 w Deluxe Ski Jumping minęło już trochę czasu, więc jeżeli nie jesteście na bieżąco, może was zaskoczyć informacja, że gra nie tylko istnieje, ale ma się nawet całkiem dobrze. W 2011 roku wyszła jej czwarta odsłona w pełnym i całkiem eleganckim trójwymiarze. Twórca jednak od dłuższego czasu nie aktualizował gry, a społeczność już dawno porzuciła nadzieję. Acz niesłusznie. Mimo to aktualizacja była niespodziewana, ponieważ Jussi Koskela zapierał się, że kolejnych update'ów już nie będzie i należy porzucić wszelką nadzieję. A to kłamczuszek. Bo 13 listopada do gry trafiła aktualizacja, w której Jussi poniekąd przekazuje projekt w ręce fanów. Od teraz bowiem gracze będą mogli tworzyć własne skocznie, a później udostępniać je innym członkom społeczności. Oczywistym jest zatem, że zapaleni fani wręcz zawyli z zachwytu. To oznacza bowiem, że będzie można odtworzyć w grze praktycznie dowolną, nawet najmniejszą i najmniej znaną skocznię. Pozdrawiam, Smolec. Szykuje się prawdziwy wysyp modyfikacji. A skoro przy modyfikacjach jesteśmy, na koniec smutna informacja. Zmarł docent Picolan, założyciel i lider projektu Horn of the Abyss, niezwykle popularnego fanowskiego dodatku do Herosów 3. O fakcie poinformowały oficjalne media projektu, a kondolencje złożył m.in. sam Paul Romero, kompozytor muzyki do Herosów. I my się do tych kondolencji całą redakcją dołączamy. A wy trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.